Siemanko, handluj tym czy jest życia, handlarza samochodami używanymi i kolejny samochód na tym kanale. Tym razem niestety jest brudny, bo pora roku jest taka jaka jest, czyli te wszystkie pyłki osiadają na samochodzie, a czarny lakier bardzo je lubi. A ja niestety nie miałam możliwości, żeby podjechać go umyć. Także wygląda jak wygląda, ale nie ten samochód jest rzeczą najistotniejszą, no bo samochodem jest Seat Toledo. Seat do dwójka z roku 2002. Natomiast pierwsza rejestracja to był rok 2002. 2002, ale grudzień 20 czy 21 jakoś tak. Czyli ktoś sobie ewidentnie zrobił prezent na święta. No i całkiem fajny prezent. Ale do tego dojdziemy za chwilę. Ja ten samochód kupiłem po. Kontakcie telefonicznym poprzedniej właścicielki, i pani mi opowiedziała trochę o tym samochodzie. Powiedziała, że samochód kupiła w 2019 roku, ma go 3 lata. Cały czas jeździła z tym samochodem, właśnie z dziećmi. Natomiast w tym momencie nie mieszczą się rodzinnie, potrzebują czegoś trochę większego. Także poszukuję jakiegoś samochodu typu Volkswagen Shara, jakaś Alambra, coś takiego. No i ten samochód jest właśnie na sprzedaż. Natomiast kiedy my rozmawialiśmy, to był jakoś piątek i pani prosiła, żeby przyjechać w poniedziałek, ponieważ ona musi jeszcze jakieś rzeczy pozałatwiać, jakieś swoje tam sprawunki. Także ten samochód jeszcze będzie jej potrzebny przez jakieś kilka dni, właśnie przez ten weekend. Także umówiliśmy się na poniedziałek. Pani podała mi adres, przyjechałem sobie na miejsce. Okazało się, że miejscem tym jest zakład pogrzebowy. Także pierwszy raz kupowałem samochód w zakładzie pogrzebowym i umowę spisywałem dosłownie między trumnami i innymi dewocjonaliami. Ale oczywiście, zanim doszło do tego momentu spisywania umowy, no to samochód sobie najpierw obejrzałem, przejechałem się. Okazało się, że technicznie na taki pierwszy strzał autu nic nie jest. I faktycznie okazało się, że to jest potwierdzone. Nic nie stuka, nic nie puka. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe o klocki, no to z przodu są praktycznie nowe, chociaż tego akurat nie zobaczymy. Zresztą te kupaki one zostały. Chciałem je wymienić, no ale zapomniałem. No bo trudno. Jeżeli chodzi właśnie o zawieszenie, no to też nie wymagało żadnej ingerencji, czyli taki trochę event. jeżeli patrzeć na te samochody, które ostatnio gdzieś tam kupowałem, bo w każdym praktycznie było coś do zrobienia. Natomiast wizualnie samochód jak mówię, 2002 rok, czy tam trzeci, tak już to sobie liczmy. I niestety pewne rzeczy nie są idealne brakuje kratki, która, którą kupiłem, założyłem, wyleciała znowu, źle po prostu ją tam gdzieś przykręciłem. Także ona sobie gdzieś tutaj jest, muszę ją zainstalować. Zderzak wygląda tak jak wygląda, zresztą on jest taki trochę wypiaskowany, co jak dla mnie jest plusem. Chociaż ja, jeżeli chodzi właśnie o saty Toledo, o Leony, no to przeważnie trafiam właśnie na takie, które mają wypiaskowane te zderzaki, nie wiem z jakiego to jest powodu. Dla mnie to jest trochę plus, bo wiadomo, że ten zderzak nie był jakoś świeżo lakierowany. Natomiast tutaj ten zderzak, jak widać, swoje przeszedł, nie jest nowy. Do tego błotniki ewidentnie są wymienione. Ten na pewno. Stąd też on tutaj po prostu nie dolega. Można byłoby to zrobić na jakiś wkręt. Tu, ciach. Natomiast wyglądałoby to trochę lepiej, ale nadal nie jakoś super dobrze. Także zostawiłem to. No to jest samochód, który ma 20 lat, czyli on ma prawo mieć lakierowany jakiś błotnik. Moim zdaniem, jeżeli chodzi właśnie o kupujących, no to podejrzewam, że to zdanie będzie już odmienne. No i tak, tak właśnie wypadło oględziny. Natomiast pani jeszcze opowiedziała mi historię właśnie kupowania tego auta. I pani ta była właścicielką tego samochodu od 2019 roku, jakoś od początku roku i kupiła go za namową swojego szwagra. I o ile, jeżeli chodzi właśnie o ten samochód, no to ona na niego nie narzekała, bo mówiła, że samochód dobrze służył, nic tam się nie działo, jakieś tylko bieżące wymiany eksploatacyjne, niczego więcej. Tutaj z takich rzeczy, które się zużyły gdzieś po drodze, no to kanapa. Tutaj przez 3 lata był przypięty przez cały praktycznie czas, jak ta pani właśnie mówiła, fotelik. Tutaj mamy też system Isofix, który fajnie jakoś ułatwia montaż tego fotelika. No ale efekty są takie jakie są. I tak naprawdę no to jedyna rzecz, która gdzieś tam uległa zniszczeniu eksploatacyjnemu. No i ten szwagier, szwagier jako doradca, który zakochał się w tym samochodzie, nie przejeżdżając się nim nawet podobno, czyli po prostu podszedł, obejrzał ten samochód dookoła, gdzieś tam ruszył do przodu, do tyłu i stwierdził ten samochód jest dla Ciebie, to jest to. I co urzekło właśnie tego szwagra w tym samochodzie? Oprócz wyposażenia, bo wyposażenie, no to swoją drogą, zaraz je sobie obejrzymy, ale ten szwagier zobaczył coś takiego. Tutaj skądinąd e, od razu takie małe tłumaczenie. Ja go kupiłem na tych dywanikach, tak, takie miał. Natomiast wrzuciłem tam jedną sztukę, żeby nowych jeszcze nie brudzić, bo on był odkurzony. Ale na tych dywanikach samochód był kupiony. No, niestety mamy też niefabryczne radio, ale o nim za moment. A teraz gałka zmiany biegów. Bo ta gałka, która niestety jest jakoś dziwnie zużyta, co mi się tak średnio podoba, ale ona jest sześciobiegowa. Zastąpiona zostanie prawdopodobnie pięciobiegową, ponieważ tu mamy skrzynię właśnie pięciobiegową. I szwagier się zakochał w tym samochodzie ze względu na skrzynię biegów i na magiczne trzy. Czerwone literki na silniku, bo on stwierdził, że jeżeli to jest wtedy i z trzema czerwonymi, no to to jest ten mocniejszy, no to jest sześciobiegowa skrzynia, samochód będzie mniej palił i w ogóle jest wszystko fajnie pięknie. Natomiast w czasie jazdy, w czasie eksploatacji okazało się, że skrzynia biegowa jest pięciobiegowa, no i że to nie jest niestety tak jak szwagier myślał. I pani po prostu stwierdziła, że. Gdzieś tutaj ją w maliny wpuszczono. Ja zresztą pomyślałem dokładnie to samo, patrząc tutaj, patrząc pod maskę. I właśnie patrząc pod maską, faktycznie na tej pokrywie silnika mamy TDI na czerwono, co sugerowałoby, że tutaj mamy jakiś fajniejszy, mocniejszy silnik z sześciobiegową właśnie skrzynią. Szwagier w tym właśnie się zakochał. No ja sobie pomyślałem, że kurczę, skoro tutaj jest faktycznie pięciobiegowa skrzynia, skoro samochód sprowadzony jest z Niemiec, no to może jakiś, nie wiem, hochsztapler, nieuczciwy handlarz, czy ktokolwiek kto ten samochód przywoził, no bo tego my tak naprawdę nie wiemy, jak go przywoził, bo podobno ktoś go dla siebie przywózł i wiecie, taka zwykła gadka, jak zawsze przy takim samochodzie. Czyli ktoś sobie założył pokrywę. Taką, a nie inną. Założył gałkę od sześciobiegówki, porobił zdjęcie, zdjęcie właśnie komory silnika, pyk, zdjęcie gałki, żeby kogoś manewrować w to, że ten samochód ma tych biegów 6, ma zupełnie inny silnik, a sprzedać go z jakimś takim tańszym, po prostu setupem, z tańszym pakietem. Ale właśnie wracając tu do wyposażenia tego samochodu, czyli mamy tak, cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, Skórzaną kierownicę, skąd skądinąd w bardzo fajnym stanie. Tutaj jeżeli chodzi o ten fotel kierowcy, no to on też nie jest nigdzie powycierany. I tak naprawdę jedynym takim uszczerbkiem materiałowym, no to jest ta nieszczęsna właśnie kanapa z tyłu wytarty od fotelika. Co tu mamy idąc sobie dalej? Komputer pokładowy w zegarach, to MFA. A jestem przyzwyczajony nie z tej strony. Dobra, także mamy to i niski przebieg, który niestety się w tej chwili pokaże przy biegu 170 tam 2000 km przebiegu. Co też zbudziło moją właśnie wątpliwość patrząc choćby na stan tej gałki zmiany biegów, która no nie wygląda na ten przebieg, ale różnie jest, może ktoś nerwowy jeździł tym samochodem, ręka mu się trzęsła, musiał coś robić. I cała reszta radio Radio niestety jest dołożone i jest to jakiś, no shit po prostu, jakiś shit e, tutaj z fajniejszych spraw cup holder, który jest sprawny, bo to też nie jest taka oczywista oczywistość, one często się gdzieś, no, ulegają uszkodzeniu. Mamy klimatyzację typu klimatronik, która jest sprawna mamy kontrolę trakcji mamy fotochromatyczne lusterko samościemniające, czyli fajną sprawę mamy dodatkowy pakiet oświetlenia który też nie zawsze występował i na górze mamy szyberdach. Uchylny, otwierany w całości nawet działa, co też nie jest taką oczywistą rzeczą. Zamknę, bo strasznie słońce w tej chwili świeci. No, czyli wyposażenie tego samochodu, jak na Toledo jest takie całkiem całkiem. Także trochę dziwne, że on wychodziłby z jakimś tam podstawowym silnikiem. No ale przywiozłem ten samochód, doprowadziłem go do takiego stanu, w jakim jest w chwili obecnej. Tutaj stwierdzimy, że za dużo cudować nie będę, bo i tak jest problem trochę z samochodami. Także jeżeli kupię, ci trafi, biorąc pod uwagę nawet ten stan techniczny, któremu nic tak naprawdę nie jest, no to i tak go weźmie. A co jeszcze? Żeby już być całkowicie. Klapa. Klapa była też lakierowana, bo to też zauważyłem, że góra tej klapy do tego właśnie miejsca była lakierowana. No ale to jest samochód 20-letni, także ma prawo być taki, jaki jest. I podczas sprzątania tego samochodu, zajrzałem sobie w to właśnie miejsce, i okazało się, że tu mamy jakąś dokumentację, która dotyczy tego samochodu. I nie wiem, czy ta pani zapomniała, że tutaj mamy coś takiego, czy tutaj w ogóle nie zaglądała. Ciężko powiedzieć. Natomiast trochę się tutaj pewne rzeczy rozwiały. Przede wszystkim on miał bardzo fajne radio, według tą, właśnie tą Aura CD. E, wedle tej książki, która raczej nie kłamie, e, opisując wyposażenie tego samochodu, tu kot nawet został wycięty. Także, no, straszna lipa, że ktoś wymienił to właśnie fabryczne radio na tamto no strasznie niefajnie no ale jest tak jest czyli ciach to jest pierwsza rzecz tutaj jakieś telefony które nas nie interesują e, tutaj oczywiście jakieś instrukcje też to nas nie interesuje a powinna nas zainteresować ta właśnie książeczka którą jest książka serwisowa i co mówi nam ta książka serwisowa o 20 grudzień który to jest dziwnie tak wpisane, 2002 i tutaj się pokazuje coś właśnie takiego ARL. Bo ja wcześniej, patrząc w dowód rejestracyjny, no to też trochę zgupiałem, bo on miał wpisane 110 kW, ten samochód. I nawet tego nie połączyłem, tego faktu, bo po prostu spojrzałem na to, przeglądając dokumenty od auta w trakcie właśnie zakupu tego samochodu i zapomniałem o tym całkowicie. I okazuje się, że 110 kW, tu mamy wpis ARL, czyli ten samochód wyjechał ze 150-konnym ARL-em pod maską, stąd też takie w miarę fajne wyposażenie tego auta. I o ile on na liczniku ma tam 171 172, tak? Dobrze mówię. To on nie ma tylu kilometrów przebiegu, ma więcej, ponieważ tutaj nie działał e, licznik. Nie działał licznik dzienny, nie działał prędkościomierz, całe reszta działała, natomiast tam to było. E, no niesprawne po prostu. Także od jakiegoś czasu, od jakiegoś pół roku ten przebieg się nie nabijał, także można śmiało powiedzieć, że tam jest powiedzmy z 8000 kilometrów więcej. I sobie tu wertuje, wertuje. E, tak wychodzi na to, że tutaj mamy pierwszego właściciela, bo wszystkie serwisy były wykonywane w jednym miejscu do 75 tysięcy przebiegu. Później kupił ktoś inny, chyba, tak ja to w każdym razie wnioskuję, nie? Bo przebiegi też zaczęły się robić strasznie małe. Tu mamy 2007 rok, 2010 i samochód zrobił 11 tysięcy kilometrów przez ten czas. Tutaj mamy 11 do 11, a tu nie jest pisany przebieg. E, y y y. Czyli tu nie, jest tu góry przecież 121 do 129, czyli zrobił znowu 8000, i tutaj mamy kolejny wpis 131, i tak naprawdę na tym nam się kończy, i to jest rok 2013. Czyli jeżeli ten samochód faktycznie tak mało jeździł, no to ten przebieg może być gdzieś tam nawet prawdziwy, ale co z tego, że przebieg jest prawdziwy? Skoro silnik nie jest prawdziwy, skoro tutaj nie mamy niestety tego silnika, który powinien być, i cały urok tego auta niestety znika, znika w tym miga, bo cała reszta no to pewnie ten przebieg ma, natomiast cały ten atut, którym mógłby być ten silnik, no i podejrzewam, że auto by już pewnie nie było z tym silnikiem. A druga sprawa, ta historia serwisowa niestety znika. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o tego Sata, czyli taki w teorii zwykły samochód kupiony w takich może nie jakichś kosmicznych, ale dość dziwnych okolicznościach w dziwnym miejscu przede wszystkim. I z historią, która gdzieś w trakcie oglądania się odnalazła.